Otwórzmy Księgę Jeremiasza, 10 rozdział i spójrzmy na fragment, na jedną z modlitw proroka Jeremiasza. W tej księdze jest kilka jego modlitw i gorąco Was zachęcam do zapoznania się z nimi i zastanowienia się, czy na wszystkie powiedzielibyście amen, gdyby w Waszym zborze ktoś tak się pomodlił, jak Jeremiasz się modli w tej księdze. Myślę, że na tą powiecie amen, ale to się okaże. Będę się zatrzymywał i będę Was pytał, czy możecie na to powiedzieć amen, co tutaj czytamy. Księga Jeremiasza, 10 rozdział, czytajmy od 6 wiersza. Nikt nie jest taki jak Ty, Jahwe. Jesteś wielki i wielką moc ma Twoje imię. Kto by się Ciebie nie bał, Królu narodów, tylko Tobie należy się cześć. Amen? Amen. Coś słabiutko. Amen. Na takie słowa to ja po prostu całą piersią mówię amen. Czy jest ktoś taki jak nasz Bóg? Nie masz drugiego. Cokolwiek Bóg mówi nam o sobie, dając jakieś analogie, to Bóg się zniża do naszego poziomu i to nigdy nie oddaje Jego istoty i Jego chwały. O tym wczoraj troszeczkę wspominaliśmy, że wiele rzeczy, które czytamy o Bogu, nie możemy traktować literalnie. Kiedy czytamy, że Bóg, że Mu z nozdrzy leci dym i że dosiada cheruba i sunie po niebie, bracia i siostry, mam nadzieję, że nie jesteście aż tak literalnie, nie traktujecie Biblii, że widzicie, że Bóg faktycznie na jakimś cherubie lata po niebie i że Mu z nozdrzy dym leci. Bóg nie ma nozdrzy. Kiedy czytamy, że oczy Pana chodzą po całej ziemi i szukają, to nie znaczy, że Bóg ma faktycznie chodzące po ziemi oczy. Rozumiemy, że to są pewne... Bóg pomaga nam zrozumieć, że On wszystko widzi. A jak, kiedy mówi, że Mu z nozdrzy dym bucha, to mówi, jak jest po prostu, że on jest osobą, która ma emocje. I jak coś się złego dzieje w Jego ludzie, to On nie jest obojętny. Chociaż wiedział o tym od wieczności, że tak będzie, chociaż wiedział, co dalej będzie, wie, co z tym zrobić i tak dalej w swojej suwerenności, to pokazuje nam, że to Mu się nie podoba. I używa takich obrazów, żebyśmy mogli to zrozumieć. Więc czytajmy Słowo Boże, szukając tego przekazu Bożego i nie traktujmy wszystkiego literalnie, bo się pogubimy, naprawdę. Wielu się pogubiło. Natomiast takie rzeczy jak tutaj, takie wielkie prawdy, to jak najbardziej. Amen, z całej siły. Tak, nie ma drugiego jak nasz Bóg. On jest wielki, ma wielką moc. Któż by się Go nie bał? No niestety wielu jest, którzy się Go nie boi, którzy nie rozumieją, z jakim Bogiem mają do czynienia. Nie zdają sobie sprawy, że kiedyś będą musieli przed Nim zdać sprawę ze wszystkiego, z całego swojego życia. Nie tylko ze słów, nie tylko z czynów, ale z najskrytszych myśli nawet. Czytamy, żebyśmy my nie sądzili przed czasem, póki nie przyjdzie Pan i nie odkryje tych rzeczy właśnie tajemnych w ludzkich sercach, tych zamysłów ludzkich serc i tak dalej. Ale przyjdzie taki dzień, nadchodzi taki dzień, kiedy te wszystkie ukryte rzeczy zostaną przed Nim odkryte. I czytamy, że nikt tam nie będzie miał żadnej wymówki. Tam nikt nie będzie mógł odpowiedzieć Bogu. Kiedy Bóg wyda wyrok, to wszyscy będą musieli się z tym zgodzić. Więc jakże się Go nie bać? I tylko Jemu, tylko Bogu należy się cześć, nikomu innemu. I dalej Jeremiasz modli się, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów,
a było ich wielu i dzisiaj nie brakuje, mówi, między wszystkimi ich królestwami nikt nie jest taki jak Ty. A więc, bracie kochany, choćbyś zjadł wszystkie rozumy i przeczytał wszystko, co jest do przeczytania, chociaż dzisiaj jest tego tyle, że nie ma szans, potrzebowałbyś milion żyć, żeby z częścią tego się zapoznać, co jest do zapoznania, a większość z tego jest niewarta tego, żeby się w ogóle z tym zapoznawać. Choćbyś miał wszelką wiedzę i znał wszystkie tajemnice, co jest niemożliwe, to i tak byś Bogu dopiętnie dorastał. Żaden najmądrzejszy człowiek, najmędrszy, jak to się mówi, no, nie jest tak mądry jak Bóg. Bóg przewyższa mądrość wszystkich ludzi i to tak, jak wysoko jest niebo nad ziemią. Nie ma w ogóle skali porównania między Jego wszechwiedzą a naszą ograniczoną wiedzą. Nie można porównywać w ogóle tego, co ograniczone, z tym, co nieskończone. Więc amen. Tak, nie ma między wszystkimi królestwami kogoś, kto mógłby powiedzieć, wiem tyle, co Bóg. Wszyscy razem są głupi i nierozumni. I dlaczego tak Jeremiasz mówi? Nie mówi teraz w tym momencie o wszystkich ludziach na świecie, tylko mówi w pewnym kontekście, który dalej czytamy. O tym mówi. Mówi, wyjaśnia, o jakiej głupocie i nierozumności mówi. Mędrców tego świata. On mówi o mądrych ludziach tamtego świata, tych, którzy się mienili mądrymi i zamienili Stwórcę i czcili stworzenie zamiast Stwórcy. O takich mądrych mówi tego świata. Czytam dalej w jego modlitwie. Czerpanie nauki od drewna to całkowita marność. Sklepane srebro przywiezione z Tarszisz, a złoto z Ufas, dzieło rzemieślnika i rąk złotnika. Ich szaty z błękitu i purpury, wszystko to jest dziełem uzdolnionych rzemieślników. Innymi słowy, w tamtych czasach byli bardzo zdolni religijni projektanci mody dla bożków, które sobie robili. I jedni zajmowali się srebrem, drudzy złotem, a inni szatami, w które ubierali te bałwany i się później przed nimi kłaniali i się ich radzili i w nich pokładali ufność, że to, co zrobili swoimi rękami, może im pomóc. I to nazywali Bogiem. Jeremiasz mówi, Boże, Ty jesteś Bogiem. A co to jest? Co to za śmieć, którą oni zrobili i przyozdobili złotem, srebrem i ubrali w jakieś purpurę i błękit i mówią, oto nasz Bóg, który nas stworzył, który dał nam życie, który nam może pomóc. To, mówi, jest głupie i nierozumne. I każdy inny Bóg, tutaj chyba któryś z braci o tym wspominał, że bóstwo nie ogranicza się do takiego właśnie prostackiego tylko czczenia wyrobu naszych rąk. Dzisiaj dla wielu bożkiem jest telewizor, jest internet, czy raczej to, co z internetu można wziąć, telefon, samochód, praca, masa rzeczy, seks, przyjemności, jedzenie. Masa rzeczy może stać się Bogiem. Czymś, co przynosi satysfakcję, zaspokojenie, co sprawia, że lepiej się czujemy, że chce nam się żyć, wokół czego krążą nasze myśli,
wokół czego krążą nasze pragnienia. No i nie działa taki porządny sprzęt. Działa. Ale Pan, ale Jahwe jest prawdziwym Bogiem. On jest żywym Bogiem. Nie jest martwy, nie jest zrobiony z metalu, nie jest z kabli i jakichś rzeczy niematerialnych, czy materialnych, czy jakichś tam innych, których nie rozumiemy. On jest żywym Bogiem, On jest wiecznym Królem. Od Jego gniewu trzęsie się ziemia, a narody nie są w stanie znieść Jego wzburzenia. Amen? Amen. Amen. O tamtych tak mówcie, bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, ci znikną z ziemi i spod nieba. Tacy to są bogowie, którzy znikną, się rozsypią w proch. Trzeba je odmalowywać, trzeba je reperować. Ileż to takich bogów ludzie mają, ptaki na tą kupę narobią, ludzie. A potem oni to myją i jeszcze dalej się do tego modlą, toż to zbezczeszczone, w kółko zbezczeszczone, a oni dalej się do tego modlą. Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, ci znikną z ziemi i spod nieba. Jahwe natomiast stworzył ziemię swoją mocą. Utwierdził świat swą mądrością. Rozumem rozpostarł niebiosa. Amen? To nasz Bóg, pełen mocy, mądrości, rozumu. Kiedy wydaje głos, szumią wody na niebie. On sprawia, że obłoki wznoszą się z krańców ziemi. Przywołuje deszcze swymi błyskawicami i ze swoich skarbców wypuszcza wiatr. Tu mamy piękną poezję modlitwy. Piękne słowa. Kto czci martwe bóstwa, jest tępy. Brak mu poznania. Posągi przyniosą też wstyd każdemu, kto je wytwarza. Te martwe odlewy są kłamstwem. Nie mieszka w nich żaden duch. Są niczym. Są dziełem kpiny. W czasie nawiedzenia zginą. Nie takim jak one jest dziedzictwo Jakuba. Tutaj to słowo Jakub opisuje synów Jakuba. Jakub jako naród wybrany. Ich dziedzictwem, ich działem jest stwórca wszystkiego, jak dalej czytamy. On jest stwórcą wszystkiego. Izrael to jego dziedziczne plemię, a jego imię brzmi Jahwe zastępów. Amen? Amen. Amen. Bóg prawdziwy i bożki. Bóg prawdziwy, wieczny, niestworzony, stwórca wszystkich rzeczy, bogaty w miłosierdzie, łaskę, pełen mądrości, rozumu i wszelkie inne wyobrażenia. Cokolwiek byśmy nie wymyślili, cokolwiek byśmy sobie nie, na cokolwiek by nam się nie wydawało, że jest godne czci, godne zaufania, cokolwiek byśmy chcieli obok Niego czy zamiast Niego postawić, to jest marność. To jest wszystko coś, co zginie. Jeremiasza 11 rozdział i tylko początek 20 wiersza, fragment jego kolejnej modlitwy. 11 rozdział, początek 20 wiersza mówi: lecz Ty, Jahwe zastępów, sprawiedliwy sędzio, który badasz motywy i zamiary. Badasz motywy
znasz, widzisz nawet to, dlaczego człowiek chce coś zrobić. I nie tylko człowiek, ale wszelkie istoty, jakie istnieją na niebie i na ziemi. Bóg zna ich wszystkich motywy. Czy robią coś z miłości, czy z nienawiści. Zna motywy i zamiary wszystkiego, całego swojego stworzenia. I Jeremiasz w tych modlitwach wyraża naprawdę wielkie poznanie Boga. Jego modlitwy są pełne zrozumienia Bożej istoty. I bracia i siostry, gorąco was zachęcam do tego, byście studiowali, rozważali, rozmyślali nad biblijnymi modlitwami i prosili Boga, by uczył was się tak modlić, jak modlili się mężowie Biblii. Żebyśmy, jak się zgromadzimy i słyszymy modlitwy braci i sióstr, żeby to były modlitwy, które odzwierciedlają Boże prawdy. Modlitwy, które wywyższają prawdziwego Boga takim, jakim On jest. Obyśmy dorastali do tego. Ja wiem, że to jest proces, ale modlitwa jest jedną z takich elementów, które myślę, że w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie pozostawiliśmy radosnej spontaniczności, której niektórzy, jak zaczęli, tak po 20 latach się w ogóle nie rozwinęli. Tak jak modlili się na początku, tak modlą się dzisiaj. Możecie się ze mną nie zgodzić. Tak, będę was kochał. Ale uważam, że jest to sfera, w której też powinniśmy wzrastać. Nasze uwielbienie Boga powinno być coraz bardziej biblijne. Im lepiej Go znamy, im więcej aspektów Jego wspaniałości widzimy, to powinno się wydobywać z nas. Powinniśmy Go czcić za Jego sprawiedliwość, za Jego hojność, za Jego łaskę, za Jego miłosierdzie, za Jego mądrość, za Jego dzieła. Te rzeczy, o których czytamy w Słowie, one powinny przepełniać nas i wypływać z nas uwielbieniu, pięknej chwale dla Niego. Ja wiem, że nie wszyscy są poetami jak Jeremiasz. Nie wszyscy potrafią ubrać to w piękne słowa. To nie chodzi o piękne słowa. Chodzi o treść, żeby ta treść wyrażała Jego chwałę, Jego wielkość, Jego moc. Czytamy, wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. Ja rozumiem, że jak ktoś się nawraca, to nie bardzo nawet wie, co powiedzieć. Tylko dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu. I to jest piękne, chwała Bogu. A nawet powie, jehu, to też jest piękne. Bo nic innego nie umie, inaczej nie umie zamanifestować swojej radości. Ale jak tak wiecie, już ma 30 lat wierzący i dalej, jehu, jehu, coś tak nie przystoi, bracie. Ty już trochę dalej powinieneś być. To już, jak się nawróciłeś 30 lat temu, byłeś młody, wiesz, i tak z kumplami wołałeś i w kościele też tak wołałeś, to w porządku, nie? No tak nawróciłeś się. Ale już teraz, to już troszkę bym więcej oczekiwał od takiego brata, że on troszeczkę lepiej poznał Boga i ma coś więcej mu do powiedzenia. To tak na marginesie całkowicie mówię to wszystko. Ale mówię to po to, że kiedy czytam, co Bóg mówi o sobie w tej księdze, jak Bóg siebie prezentuje, to widzę, że wow, to dokładnie tak, jak Jeremiasz się modli. To właśnie on zna tego Boga. To, co Bóg mu o sobie objawia, to on w tych modlitwach przynosi. Tak, Panie, Ty taki jesteś, jak mi się objawiłeś. Zobaczcie. 17 rozdział, 10 wiersz. To Bóg mówi tym razem. Mówi, ja, Jahwe, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków. To jest dokładnie to, co Jeremiasz mówił, że Bóg bada serca, doświadcza nerki, czyli przenika motywy, sprawdza intencje, ukryte zamysły człowieka, widzi wszystko, aby oddać każdemu, albo aby postąpić z każdym według jego dróg, czyli według jego postępowania. Zauważcie, Bóg postępuje z każdym według jego postępowania. To powiedzenie nasze, jak
Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, nie jest takie głupie. Oczywiście ono nie wyraża całej prawdy i w pewnym sensie chyba jakiejś prawdy, ale dotyka jakiegoś aspektu prawdy. Bóg postępuje z każdym, tak mówi o sobie, mówi, ja Jahwe oddaję każdemu, postępuje z każdym według jego postępowania. A więc tutaj widzimy ten aspekt naszej odpowiedzialności, o którym będziemy za chwilę więcej mówić. I mówi, postępuje z każdym według owocu jego uczynków, czyli zgodnie z rezultatami jego działania. I jeszcze jeden fragment, też tutaj Bóg mówi o sobie, 23 rozdział, 23 i 24 wiersz. Bóg pyta, czy jestem tylko Bogiem z bliska, mówi Jahwe, a nie Bogiem także z daleka? Czy może się ktoś schować w ukryciu, abym go nie widział, mówi Jahwe? Czy nie wypełniam nieba i ziemi, mówi Jahwe? Innymi słowy, Bóg jest wszędzie i wie wszystko. Nie tylko to, co widoczne i oczywiste, ale także to, co głęboko ukryte. Bóg przenika głębokości ziemi i wie wszystko o najodleglejszych zakątkach wszechświata. Bez żadnych okularów czy teleskopów Boży wzrok sięga poza najdalsze krańce galaktyk, jak również zgłębia tajniki ludzkich serc. I nie tylko ludzkich, ale także anielskich i demonicznych. On dokładnie wie, co każdy demon myśli. Co tam kombinuje? Tak. Bóg wie, to nie jest tak, że tu jest domena diabła, tu jest obóz diabła, a tu jest obóz Boga i oni tam tylko się obserwują. Może oni tak, oni tam niewiele wiedzą, ale Bóg dokładnie wszystko wie, co oni tam kombinują. Co oni tam planują, co oni tam myślą, co oni... Bóg to wszystko wie i już dawno na to przygotowany. To jest nasz Bóg. Jakże się Go nie bać, jakże Mu nie ufać. Jakże w Nim nie pokładać ufności, jeśli mamy do czynienia z takim Bogiem. Nie jakimś Bogiem, który się zmaga z diabłem i jego zastępami. Tam nie ma żadnego zmagania po stronie Boga. Tam wszystko jest znane, tam wszystko Bóg ma przygotowane. Wie, jak to się wszystko skończy. Po stronie Boga wszystko jest jasne. Bóg wie wszystko o wszystkich. Jego wiedza obejmuje wszelkie aspekty całego stworzenia od początku jego istnienia do końca jego istnienia i w związku z tym Bóg ma ustalony plan działania i w tym objawia się jego suwerenność, jego absolutna władza nad wszystkim, co nie oznacza, że On wszystko i wszystkich zaprogramował, aby bezwiednie pełnili Jego wolę. To jest błędne myślenie o Bożej suwerenności. Boża suwerenność, Jego absolutna władza ponad wszystkim nie oznacza, że Bóg wszystkim zarządza bez dobrowolnego, odpowiedzialnego działania Jego rozumnych stworzeń, ludzi, aniołów i innych duchowych bytów. Wręcz przeciwnie, niepojęty dla nas geniusz Boga polega na Jego umiejętności kierowania wszystkim i wszystkimi bez pozbawiania Jego rozumnych stworzeń możliwości decydowania o sobie i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. My oczywiście mamy wielki problem
ze zrozumieniem Bożej suwerenności, która nie determinuje, szczególnie skupiamy się na ludzkim działaniu, nie będziemy wchodzić w świat aniołów i demonów, ale Biblia głównie zajmuje się nami, więc tym się zajmujemy. Więc Boża suwerenność nie determinuje ludzkiego działania, ale od wieczności zna wszystkie myśli, motywy i decyzje i czyny ludzkie, stosownie do których Bóg ma zaplanowane swoje posunięcia. Suwerenność Boga nie oznacza, że ludzie stają się bezwolnymi, pozbawionymi wyboru, marionetkami w rękach Boga. Bóg w swojej suwerenności obdarzył człowieka pewną miarą wolności, podejmowania decyzji, za które człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem. Nie jest to absolutna wolność, gdyż taką Bóg rezerwuje wyłącznie dla siebie. Tylko Bóg jest absolutnie wolny. Tylko On może robić absolutnie wszystko, na co ma ochotę. My nie. Natomiast Bóg daje nam wolność, wyznaczoną przez Niego wolność, która jest prawdziwą wolnością, chociaż posiada wiele ograniczeń. Nie możemy decydować o wszystkim, ani w odniesieniu do siebie samych, ani tym bardziej w odniesieniu do innych, czy otaczającego nas świata. W naszych decyzjach jesteśmy ograniczeni przez nasze fizyczne, intelektualne i duchowe możliwości oraz otaczające nas okoliczności i masę czynników, o których nawet nie mamy pojęcia. Natomiast jest wiele sfer, w których możemy decydować i decydujemy i podejmujemy decyzje, które nie są zdeterminowane przez Boga, ale są wynikiem tego, kim jesteśmy, jak myślimy, czego pragniemy, czym się kierujemy, dokąd zmierzamy. I Bóg będzie sądził każdego człowieka za jego decyzję, za jego wybory, za jego postępowanie, które nie zostało z góry zdeterminowane przez Boga, choć Bóg w swej wszechwiedzy je znał, zawsze je znał i ujął je w swoim odwiecznym planie i zamyśle. Jeszcze jesteście ze mną? Cieszę się. No teraz łatwiejszy fragment. No, wiem, że to nie jest łatwy temat na taki czas, ale myślę, że ważny temat. List do Filipian. List do Filipian, 2 rozdział i 2 wiersze, z czego tylko 2 część wiersza 12. List do Filipian, 2 rozdział, od sama końcówka 12 wiersza i 13 wiersz. Nie czytam całości tego wiersza, ponieważ tutaj interesuje nas to, co jest na końcu, bo to najczęściej jest cytowane. I 13 wiersz, który jest cytowany w oderwaniu od tego, co jest pod koniec 12. Zobaczcie, mamy tutaj 2 bardzo ważne stwierdzenia. Mamy stwierdzenie dotyczące odpowiedzialności człowieka najpierw, a następnie mamy stwierdzenie dotyczące suwerenności Boga, stojące obok siebie. Natomiast w dyskusjach na te tematy one są zazwyczaj oderwane od siebie. Jedni cytują jeden, drudzy cytują drugi. Tak jakby ktoś inny to powiedział, jakby to było z innej beczki. A to, zobaczcie, jest tutaj razem. Filipian 2:12b-13. Paweł mówi: z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. I 13 wiersz. Albowiem, a więc to są złączone ze sobą, to albowiem łączy to, co teraz będzie, z tym, co było. Albowiem Bóg jest tym, który sprawia w was i chęć, i wykonanie według swojego upodobania.
Jakże często słyszymy te wiersze cytowane odrębnie. Tak jakby apostoł Paweł jednym tchem wydawał dwa przeciwstawne sobie polecenia, czy wypowiadał dwie przeciwstawne prawdy. A więc z jednej strony mówi: z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Znaczy się, pracujcie, walczcie, zmagajcie się, działajcie. A inni na to: przestań. To Bóg jest tym, który sprawia w was i chęć, i wykonanie według swojego upodobania. Nie musisz się zmagać, nie musisz działać, nie musisz walczyć, pracować, się wysilać. Nie, to Bóg sprawia, wszystko Bóg sprawia, i chęć, i wykonanie. My nic sami nie możemy zrobić. To prawda. My nic sami z siebie nie możemy nawet pomyśleć, ani uczynić dobrego. To prawda. To Bóg daje nam chęci i On nas uzdalnia do wykonywania dobrego dzieła. To prawda. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Amen. To prawda. Wszystko zależy od Boga i wszystko opiera się na Bogu. Amen. To prawda. A jednak Paweł mówi: z bojaźnią sprawujcie swoje zbawienie. Czy jedno przeczy drugiemu, czy jedno uzupełnia drugie? Czy nasze aktywne zaangażowanie w sprawowanie dzieła zbawienia niweczy Bożą chwałę i moc działania przez nas i w nas? Czy jest niezbędne i nie ma jednego bez drugiego? Czy jest możliwe, że Bóg ci nie da chęci wykonania, jeśli ty nie będziesz z drżeniem sprawował swojego zbawienia? I odwrotnie. Jeśli Bóg ci nie da chęci wykonania, to nie będziesz z bojaźnią sprawował swego zbawienia. Pomyślmy nad tym. Użyty w tym nakazie Pawła, by sprawować swoje zbawienie, grecki czasownik katergazomai oznacza podejmowanie wysiłku, wykonywanie wszelkiej pracy, aby osiągnąć zamierzony cel, aby doprowadzić rozpoczęte dzieło do końca. I Paweł to mówi do wierzących. Mówi: to wy podejmijcie wszelki wysiłek, wykonujcie wszelką pracę, aby doprowadzić do końca z bojaźnią wasze zbawienie. Wow! Czyżby nasz Pan nie uczynił wszystkiego, co jest niezbędne dla naszego zbawienia? Czy my naszymi wysiłkami możemy coś dołożyć do doskonałego dzieła Krzyża Golgoty, gdzie nasz Zbawiciel cierpiał i umarł za nasze grzechy i dokonał raz na zawsze wiecznego dzieła odkupienia zgubionej ludzkości? Oczywiście apostoł Paweł czegoś takiego nie naucza i oburzyłby się, gdyby ktoś się ważył mu coś takiego imputować, co wielu zrobiło i wielu robi. Niektórym się wydaje, że Bóg tylko zaczyna zbawienie w ich życiu, a potem oni już muszą je dokończyć. Niektórym nawet się wydaje, że oni sami zaczęli swoje zbawienie. Że wszystko na nich się opiera, że jakby nie oni, to by nie było ich zbawienia. No to jest dramat. I widzimy, do czego taka religijność oparta na ludzkich uczynkach prowadzi.
do wielkiego upadku, do wielkiej zagłady tych, którzy idą tą drogą, polegając na sobie, na własnej sile, na własnych możliwościach, na własnych decyzjach. To nie jest droga zbawienia, to nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Co więc znaczy sprawować swoje zbawienie, pracować, zmagać się, dokładać wszelkich starań, aby osiągnąć cel zbawienia? W jakim sensie mamy podejmować wysiłek, wykonywać wszelką pracę, aby osiągnąć zamierzony cel zbawienia, aby doprowadzić do końca dzieło zbawienia? Ewidentnie Bóg ma wobec nas konkretne wymagania dotyczące nie tylko zrobienia pierwszego kroku wiary w postaci opamiętania, wyznania naszych grzechów, porzucenia bezbożności i położenia całej naszej ufności w Panu Jezusie, ale także wskazuje nam w swoim Słowie wiele kolejnych kroków, które musimy uczynić na drodze wiary, aby trwać w danej nam łasce. A więc z jednej strony to wszystko zasadza się na Bożym zamyśle, objawie Jego łaski, i On jest tym, który to wszystko zaplanował i tym, który to zrealizował w Chrystusie, a jednak w tym całym zamyśle do ciebie i do mnie mówi: opamiętaj się ze swojego grzechu, odwróć się od wszelkiej bezbożności, pokutuj i wierz Ewangelii. Unisz się przed Chrystusem, przyjmij Go jako Pana swego życia, poddaj się pod Jego panowanie. I potem ciągle nas wzywa, byśmy tak jak przyjęliśmy Go Panem, byśmy tak chodzili. Byśmy poddawali się pod Jego panowanie. Byśmy pełnili Jego przykazania. Jezus mówi: jeśli mnie kochacie, jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Czy jedno przeczy drugiemu? W umysłach niektórych najwyraźniej. Niektórzy muszą koniecznie opowiedzieć się po jednej albo po drugiej stronie. Od wieków toczą się dyskusje na ten temat. Trudno jest nam zrozumieć może wszystkie aspekty, których nie waży się nawet dzisiaj dotykać i poruszać. Zostało mi 5 minut. Tylko dotykam pewnych rzeczy, byśmy przyjęli całą prawdę Bożą. Ja wiem, że ją przyjmujemy. Ja to, że nie przyjęliście, ja wam mówię: przyjmijcie. Nie, nie, nie. Przyjmujmy całą prawdę Bożą. Nie zawsze od razu to rozumiemy. Nie zawsze umiemy dać odpowiedzi na wszystkie pytania i na niektóre nigdy nie będziemy umieli. Ale wierzmy wszystkiemu, co Bóg do nas mówi. Wierzmy w Jego suwerenność. Wierzmy w Jego moc. Wierzmy, że to On, Jemu należy się chwała i tylko Jemu. Tak jak czytaliśmy, tylko On jest godzien chwały. On jest tym, który sprawia w nas chcenie i wykonanie. On dał nam łaskę. On posłał Chrystusa. On dał Ducha Świętego. Bez Niego nic nie może. Z drugiej zaś strony tak wiele wezwań, by czynić to, co nakazał. Tak wiele wezwań. By walczyć z grzechem, by zapierać się siebie, by nie ulegać rządzom ciała, zmysłom naszym, pożądliwości oczu, pysze życia. Mamy stawiać czynny opór łudzie tego grzesznego, upadłego świata, który nas nęci swoim blaskiem i zwodzi swoją przebiegłą mądrością. Mamy ochotnie przykładać rękę do wszelkiego dobrego dzieła, które służy rozkrzewianiu Bożego Królestwa i przynosi Mu chwałę. Zbawieni z grzechu ludzie nie są gnuśni i bierni,
ale aktywnie, wytrwale, gorliwie służą swemu Panu i w ten sposób realizują Boży zamysł zbawienia, dając praktyczny wyraz działającej w nich łasce, wydając owoc godny opamiętania. To jest wielka odpowiedzialność każdego wierzącego, który pragnie, aby Bóg napełniał go dobrymi pragnieniami i udzielał mu mocy do ich realizacji. Tak jak prawdą jest, że Bóg nie powołał nas do lenistwa i bezowocnej wegetacji, ale do aktywnej służby i ciężkiej pracy, tak samo prawdą jest, że bez Bożej łaski, bez Jego uzdolnienia, bez Jego pomocy i błogosławieństwa nic dobrego nie możemy sami osiągnąć. Niczego prawdziwie wartościowego dokonać. Bóg jest naszym wszelkim źródłem, naszą mocą, naszą nadzieją, naszym życiem. Jezus jest wodą życia i naszym chlebem, światłością, która rozprasza naszą ciemnotę, sprawcą i dokończycielem wiary, bez którego nic nie możemy uczynić. Duch Święty jest naszym pocieszycielem w utrapieniach, przewodnikiem w labiryntach życia, nauczycielem prawdy i dawcą wszelkich duchowych darów, dzięki którym możemy owocnie i skutecznie służyć Bogu. Czy widzimy, kochani, jak Boża suwerenność i nasza odpowiedzialność, by się Bogu poddać, by Mu służyć, by Go wielbić, nie wykluczają się, nie przeczą sobie, nie kłócą się ze sobą, ale współistnieją w Bożym zamyśle zbawienia. Niech Boży Święty Duch pomaga nam to lepiej i lepiej rozumieć, aby według tego żyć ku chwale naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Pomodlimy się jeszcze króciutko. Powstajmy, kochani, do modlitwy. Panie, dzięki Ci, że możemy wpatrywać się w Twe Słowo i tak wielu braci tutaj może pomóc nam rozmyślać, przeglądać się jak w zwierciadle w Twoim Słowie, patrzeć na nasze życie, na nasze zrozumienie i poznanie Ciebie, na nasze ukryte życie, które tylko Ty znasz, żaden człowiek go nie zna, tylko Ty o nim wiesz i my w jakiejś części. Panie, daj, żebyśmy w tym wszystkim, z czym się zmagamy, z czym, czego nie rozumiemy, co wciąż jeszcze pozostaje dla nas tajemnicą, abyśmy szukali Ciebie z całych naszych serc, abyśmy szukali Twojej mądrości jak skarbów ukrytych, abyśmy w pokorze trwali przed Tobą w modlitwie, w rozmyślaniach, abyśmy to, co wiemy już, to, co już nam objawiłeś, a jest tego tak wiele, abyśmy byli tego dobrymi szafarzami, abyśmy nadaremnie Twojej łaski nie przyjmowali, ale byśmy dokładali wszelkich starań, aby naszą wiarę uzupełniać tymi wielkimi cnotami, bez których nie wejdziemy do Twojego Królestwa. Panie, czytamy, że wtedy, jeśli uzupełnimy tą wiarę tymi cnotami, wtedy szeroko będą otwarte przed nami wejście do Twojego Królestwa. Obyśmy nie byli gnuśni, obyśmy nie byli ludźmi wymawiającymi się jakimiś naszymi pokrętnymi interpretacjami wielkich doktryn Twojego Słowa. Prosimy, Boże, o właściwe zrozumienie
i łaskę, by żyć w świetle Twojego Słowa, które jest jak lampa w ciemności tego świata. Prowadź nas, prosimy, dopomóż nam. Mów do nas, zmieniaj nas. W Tobie nasza nadzieja i Tobie jedynie oddajemy wszelką cześć i chwałę. Amen.